Cześć, to Justyna i 38 odcinek słuchowiska. Dzisiaj chciałam pogadać o jednym z tematów, który pojawił się w ankiecie dla słuchaczy. Mówię to do osób, których nie ma w grupie na Facebooku, bo po raz kolejny powiem, że ten podcast ma grupę na Facebooku, która nazywa się Pogadajmy o życiu. Do tej grupy można dołączyć, jest ona zamknięta, więc nikt z zewnątrz nie zobaczy, co tam piszemy. I w tej grupie. Nie tylko możemy pogadać o odcinkach, które już zostały opublikowane, ale też pogadać sobie o życiu, a także o tematach, które pojawią się w przyszłości. I ostatnio zapytałam słuchaczy, czy są jakieś tematy, o których chcieliby usłyszeć. No i powstała taka lista, można tam sobie głosować. Ja wybrałam przekornie temat z końcówki, bo doskonale wpasowuje się w moje dzisiejsze przemyślenia. Pokrętnie trochę, ale wpasowuje się. Otóż wielu z nas. Ma na swoim koncie jakieś tam różne związki. Są oczywiście miłości takie, wiecie, od liceum po grób i ja pochodzę z rodziny, gdzie takie miłości właściwie to jest normalka. Natomiast no, jestem wyjątkiem potwierdzającym regułę. Ja swoją miłość znalazłam po wielu różnych poszukiwaniach, i porażkach odnoszonych na tym polu, no więc też mam tam jakieś, jakieś portfolio, to jest takie straszne słowo, ale jeszcze dzisiaj właśnie byłam w pracy całodziennej dorobek na przykład właśnie zawodowy można zawrzeć w swoim portfolio. Więc powiedzmy, że mam takie portfolio związkowe. Oczywiście z jednych projektów jestem hmm, powiedzmy, że dumna w takim sensie, że one po prostu coś znaczyły w życiu tak, że wywarły jakiś taki duży wpływ, chcąc nie chcąc, i że tam trochę dłużej trwały i tak dalej. No ale są też takie projekty, z których dumna absolutnie nie jestem i nawet czasami Przypominam sobie o niektórych z nich, tak myślę sobie, Boże, ja to robiłam w ogóle, czy zajmowałam się kiedyś takim projektem, to jest niesamowite, że zupełnie o nim nie pamiętam. No i ostatnio przypomniał mi się jeden taki projekt. Ten projekt z tych dłuższych, więcej znaczących, pochłaniających więcej budżetu, wymagający większych nakładów, no i tak dalej, i tak dalej, wiecie o co chodzi. I to była taka relacja, Właśnie niepartnerska. I w tej ankiecie pojawiła się właśnie propozycja tematu o toksycznym związku. Jak z takiego związku wyjść, jak w ogóle rozpoznać, że jest się w toksycznym związku? Wydaje mi się, że to jest już pierwszy wielki krok do tego, żeby z tego związku wyjść. Wydaje mi się, że nie ma takiej ogólnej definicji ani jakiegoś wzoru, który pokazuje, czy jakiś związek jest toksyczny czy nie. Ale mam wrażenie, że to się po prostu czuje, tylko nie do końca chcę się przed sobą i przed innymi do tego przyznać. Jakbym ja miała takie zadanie, żeby stworzyć definicję toksycznego związku, to bym stworzyła taką definicję, która brzmiałaby mniej więcej tak, że toksyczny związek jest wtedy, kiedy żyjesz w ciągłym napięciu, że coś się zaraz zepsuje. Gdzie nie możesz do końca być sobą w wielu różnych aspektach. To nie tylko chodzi o to, że lubisz disco polo, a chłopak nie, i nie puszczasz tej muzyki w domu, ale chodzi o coś takiego, że na przykład nie możesz okazywać emocji w taki sposób, w jaki okazujesz, że błaha sprawa. Nie do końca możesz się tak ubierać, jakbyś chciał czy chciała, bo twoja partnerka czy partner ma trochę inną wizję na twój temat. To jest taki związek, w którym się czujesz ciągle niewystarczająco dobry czy dobra. A przez to cały czas żyjesz w takim strachu, że za moment się to wszystko może rozpaść i skończyć. To jest taki związek, że masz takie przeświadczenie, że byle co może go zniszczyć. Jedna kłótnia, jedna jakaś poważniejsza rozmowa. To jest właśnie związek, w którym też boisz się rozmawiać szczerze, bo wiesz, że skoro błahostka jest w stanie wywołać jakąś dużą awanturę, lub nie wiem, chwilowe rozstanie, to co dopiero będzie po jakiejś takiej poważniejszej rozmowie. To jest dość długa definicja, ale myślę, że można ją spokojnie skrócić do takich kilku zdań czy do kilku słów, że to jest taki związek, w którym jest ci ciasno, niewygodnie i jesteś w nim, bo sobie nie wyobrażasz, żeby tego związku miało nie być, ale tak jakbyś miał, miała policzyć, ile procent z tego czasu spędzonego razem jesteś niezadowolona, albo smutna, albo zła, a ile jesteś szczęśliwa i spełniona, i tych pierwszych chwil jest dużo, dużo, dużo więcej, no to wtedy jest to taka trochę odpowiedź na to pytanie, czy ten związek jest toksyczny, czy nie. Albo przynajmniej odpowiedź na to pytanie, czy on jest w ogóle dla ciebie dobry. Wydaje mi się, że najważniejsze w toksycznym związku jest czasami takie wbrew sobie uświadomienie sobie, że jest się wartościowym, pełnoprawnym obywatelem tego świata. I jesteś tak samo ważny lub ważna, jak ta druga osoba w tym związku. Bo mam takie wrażenie, że sporo osób, które tkwi w takich złych związkach, o czym mam na myśli, złych, no, toksycznych, nie ma takiej świadomości, przez co zgadza się na bardzo wiele rzeczy. Albo zostały te osoby tak manewrowane w różne układy, że trudno im się z nich wyrwać, bo no jak to? Jak to ja mam się z tego wyrwać? Jakiś czas temu Rozmawiałam na Instagramie z taką, nie wiem czy moją czytelniczką, czy taką obserwatorką, i właśnie ona miała jakąś taką sytuację, że była przez bardzo długi czas z jednym facetem, z którym już miała jakieś takie poważniejsze plany, ale te poważne plany raczej wynikały bardziej z tego, że on miał taki pomysł i że tam za bardzo nie było uczucia, tylko było takie. Aha, czyli tyle lat jesteśmy razem, no to wypadałoby coś z tym zrobić. I on ją tak cały czas ciągnął w dół. Nigdy nie pozwolił jej poczuć się pewnie w tym związku. Rzucał w nią jakimiś takimi tekstami, że to ona mu wszystko zawdzięcza. Gdyby nie on, to ona by była nikim i tak dalej, i tak dalej, że ona po prostu zaczęła w to wierzyć. I rozmawiałam z nią o tym dość długo, bo jakoś strasznie mnie to uderzyło. I przez kilka tygodni, czy może nawet miesięcy pisałyśmy ze sobą. No nie codziennie, ale. Jakieś takie dłuższe wiadomości dość regularnie. I ona odważyła się od niego odejść. I byłam tak pełna podziwu, dlatego, bo to jest niesamowite, szczerze Wam powiem, jeżeli ktoś zdobywa się na taką siłę i nagle sobie zdaje sprawę z tego, że hej, przecież to wcale nie musi być prawda, co on czy ona mi powiedziała. Że w niby dlaczego ja mam być taki byle jaki, albo. W sumie to co on takiego zrobił, że mu wszystko zawdzięczam? Co dokładnie mu zawdzięczam? Wydaje mi się, że w takich sytuacjach pomaga złość, czy mi pomaga złość w takich sytuacjach, czy pomagała, no już teraz to na szczęście nie jest przedmiot do dyskusji, ale złość generuje tak, taki zdrowy egoizm. I wydaje mi się, że osobom, które tkwią w toksycznych związkach właśnie brakuje tego egoizmu, tego pomyślenia o sobie. Tego, nawet takiego wygodnictwa, że przecież ma prawo ci być wygodnie. Co z tego, że komuś będzie niewygodnie? Ważne, żeby tobie w tym momencie było wygodnie. Jest ci wygodnie? Nie. W takim razie trzeba coś zmienić, postawić, tupnąć nogą, nie bać się. Zazwyczaj ludzie, którzy w jakiś tam sposób nas ograniczają, czy próbują sobie ustawić drugiego człowieka pod swoje dyktando. Bardzo często są przyzwyczajeni do takiej bierności tej drugiej osoby i nie do końca wiedzą, jak się zachowywać w momencie, kiedy ta osoba się buntuje. A no jeżeli, oczywiście, mówię o takiej sytuacji, gdzie nie ma przemocy fizycznej, to naprawdę myślę, że można się postawić, spróbować, zobaczyć, jak to zadziała. No ale taką złotą radą, którą miałabym dać komuś, i to u mnie pomogło, i to. I to i dopiero to się sprawdziło, bo ja właśnie miałam taki moment, że, co mówiłam to kiedyś w jednym nawet z nawet całkiem niedawnych odcinków, że jak się jest w takim związku, to się trochę wstydzi przed innymi, że się nie układa nam. I to jest taka, taki bardzo dziwny wstyd, no bo w sumie nie ma w tym żadnej naszej winy, że tak się po prostu... W sensie to nie jest, wiecie, nie umycie pach przez dwa tygodnie, czy, nie wiem, przyjście pijanym do pracy, tylko to jest coś takiego... Co się po prostu dzieje i tak się czasami zdarza. I z tego wstydu ludzie bardzo często nie mówią, co u nich słychać tak naprawdę. I ja kiedyś, no właśnie, byłam w takim projekcie i czułam, że on jest niedobry dla mnie, że tam naprawdę może dojść do jakiegoś nieszczęścia prędzej czy później, bo ja tego nie wytrzymam. Ale tak mi było wstyd przed znajomym, i ja co chwilę zdarzało mi się, że narzekałam. Potem wracałam, potem znowu narzekałam, potem wracałam i tak, i tak w kółko Macieju. I kiedy zdarzył się taki moment, że akurat właśnie złapałam tę chwilę złości i zachowałam się egoistycznie, to pierwsze co zrobiłam, zadzwoniłam do mojej siostry i do mojej przyjaciółki, poprosiłam je, żeby do mnie przyjechały, znaczy, najpierw przyjaciółkę, bo mieszkała w tym samym mieście, na noc, żeby mnie pilnowała, żebym ja do niego nie dzwoniła, nie pisała, nie odzywała się. Bo jeżeli to zrobię, to znowu do niego wrócę. A tego naprawdę już jakby czułam, że, że to jest kwestia ratowania mnie samej, że po prostu ten związek spowoduje, że albo ja zwariuję, albo nie wiem, moje życie się skończy w jakiś taki bliżej nieokreślony sposób, ale że no, nie wytrzymam tego dłużej. I mimo, że byłam za słaba, żeby to zrobić sama, to wiedziałam, że muszę to zrobić, dlatego ja poprosiłam o pomoc bliskich. I wiecie co? Byłam przekonana, że ona by mnie oleją na takiej zasadzie dobra, już który raz, który po prostu raz to się dzieje, że niby się to kończy, a ty znowu będziesz za chwilę wracać. Ale to był pierwszy raz, kiedy tak naprawdę poprosiłam o pomoc, i przyjaciółka przyjechała w ciągu godziny i siedziała ze mną półtora dnia, nawet nie wiem czy nie wzięła wtedy wolnego w pracy. A kiedy jej, powiedzmy, dyżur się kończył, przyjechała moja siostra i siedziała ze mną przez kilka dni, po czym zgarnęła mnie do domu rodzinnego. I tak mi się udało wyjść z toksycznego związku. To jest też właśnie to, co powiedziałam w odcinku o błędach, że to jest coś, co bym zmieniła w swojej przeszłości. To mówiłabym więcej moim bliskim, więcej bym z nimi konsultowała. Wiem, że z bliskimi bardzo często jesteśmy tak zżyci i mamy tak bliskie relacje, ale też tak luźne, że często się buntujemy, często negujemy, często właśnie mamy taką postawę dość konfrontacyjną. Więc z góry nie słuchamy tego, co do nas mówią, ale pamiętajcie, że zazwyczaj to właśnie bliskim najbardziej nam na nas zależy i oni tę miłość wobec nas mają bezinteresowną i to już się nigdy nam w życiu raczej nie przytrafi. No, chyba że dziecko się pojawi nasze własne na świecie, to też kocha miłością taką bezinteresowną i bezwarunkową. Ale dobra, jeżeli ktoś ma na przykład kiepskie układy z rodziną, no to być może ma jakiegoś przyjaciela, bliską koleżankę, kogokolwiek. Jestem prawie pewna, że te osoby Wam pomogą, bo ludzie się przejmują i angażują w takie rzeczy. I wiedzą, że to jest coś poważnego, jeżeli ktoś prosi o taką pomoc. I to też jest takie bardzo szczere, że słuchaj, nie wiem, czy sobie sam poradzę z tym, ale Ty jesteś osobą z zewnątrz. Jesteś osobą, która nie jest w to wszystko zamieszana emocjonalnie. Myślę, że jesteś w stanie mi pomóc. To potrwa kilka dni, ale proszę Cię, pomóż mi. I często w związkach toksycznych jest tak, jak tak sobie ja to. Kojarzy jak w jakichś uzależnieniach, że trzeba przejść detoks. I te pierwsze dni to jest właśnie jakaś, nie wiem, delirka, drgawki, gorączka, wszystko, a potem się uspokaja. I nagle się okazało, że minęło pięć dni, minął tydzień, minęło dwa tygodnie, a ja dalej żyję. Potem oczywiście są rzeczy, które przerażają, typu, nie wiem, wyprowadzka, jakieś spotkanie, żeby oddać klucze, ale słuchajcie, są skrzynki na listy, są różne koperty. To wszystko można jakoś ogarnąć. To nie jest moment na to, żeby się zastanawiać o tym, kiedy się taką decyzję podejmuje. Po prostu trzeba ją podjąć, myśląc przede wszystkim o swoim własnym interesie i poprosić o wsparcie bliskich. I to nie takie, właśnie, wiecie, słuchajcie, będziecie mnie wspierać, jak będę sama, bo to nic nie oznacza. Tylko konkretnie macie mi nie pozwolić na to, żebym do niego wróciła. Macie mi nie pozwolić na to żebym do niego pisała. Macie mi nie pozwolić na to, żebym przypadkiem chciała się z nim spotkać na kawę albo do niego jechać. No, teraz używam słowa tej takiej tej relacji damsko męskiej z perspektywy kobiety. Oczywiście wiecie, że mówię o każdym innym rodzaju związku. Więc a no, taka jest moja rada. No. jeżeli ktoś ma problem z tym, żeby zrozumieć, że jest w toksycznym związku, to widocznie jeszcze potrzebuje pewnie trochę czasu, żeby sobie zdać z tego sprawę. No, ja te swoje słowa kieruję wobec osób, które się gdzieś tam trochę zastanawiają już nad tym. Nie do takich osób, które wszystko gdzieś tam wypierają i wciąż przed, same przed sobą udają, że jest wszystko w najlepszym porządku. Chociaż być może też dotrę do takich osób. I wtedy mam tylko jedną, jedyną radę. Po prostu uciekaj z takiego związku. Z tego nic dobrego nie będzie. To jest niemożliwe. Takie związki nie dochodzą do siebie one się opierają na bardzo złej energii. To jest tak jak jechanie na jakichś spalinach, nie na czystym paliwie. Samochód długo nie pojedzie. To są jakieś opary. Wiecie, ja wychodzę z takiego założenia, że jak się jest w jakiejkolwiek relacji z drugą osobą, nie tylko mówię tutaj o takiej wiecie miłosnej, to też te relacje często polegają na tym, że się daje dużo z siebie i też się bierze od drugich osób, ale jeżeli. Na przykład, my jesteśmy tak wyczerpani, bo ktoś inny z nas wziął tyle energii. To czym my się mamy dzielić? Co my mamy mieć też dla siebie z tego wszystkiego? Trzeba o tym pomyśleć. Też nie jesteśmy dzbanami bez dna. Piękne porównanie dotyczące dzbana. Nawet jestem sama zaskoczona, że taki odcinek dzisiaj się pojawił. No ale akurat e, tak mnie ostatnio natchnęło a propos właśnie byłych projektów w portfolio. Więc tak, trzeba sobie zrobić listę plusów i minusów. Ja wiem, że to są, że to, że to brzmi jak bzdet i w ogóle kto tak robi, ale tak ludzie robią, bo to czasami trzeba sobie spisać pewne rzeczy, tak samo jak sobie listę zakupów robisz, bo możesz czymś zapomnieć, tak sobie możesz zrobić taką listę plusów i minusów do tego związku. I to wcale nie znaczy, czy tego, czy ją jakoś mniej kochasz, czy nie jesteś zdolny do miłości, bo można kogoś bardzo kochać, ale po prostu nie chcieć z nim być, bo no to mi nie służy. Albo jemu nie służy, jej... Whatever, ale po prostu trzeba działać. Życie jest za krótkie, żeby tkwić w beznadziejnych związkach, słuchajcie. I tyle. I produkować jeszcze nie daj Boże, dzieci, które będą żyły w beznadziejnych rodzinach, gdzie rodzice się kłócą i mają dziwne relacje. No, nie, 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 nie. nie. Także spisać sobie listę plusów i minusów, przemyśleć sobie wszystko, pomyśleć o sobie, o swoich potrzebach, o tym, co byśmy najbardziej chcieli w życiu robić. Dlaczego tego nie robimy? Jeżeli odpowiedzią jest na przykład ten związek, no to. A teraz, żeby to też nie zabrzmiało, że trzeba myśleć tylko i wyłącznie o sobie, że jak się jest w związku, to w ogóle nie można iść na kompromisy. No nie, ja mówię o takich, wiecie, sytuacjach, kiedy ewidentnie związek ogranicza nas, naszą wolę, nasze życie w taki bardzo gniecący sposób, w taki, w który nie jesteśmy sobie w stanie gdzieś tam tego przytrawić, przerobić, i po prostu w taki sposób, który nas unieszczęśliwia. No. A na koniec poprosić znajomych i bliskich o pomoc i wsparcie konkretne i po prostu działać. Tak, ja bym to zrobiła. A jeżeli wychodzimy z bardzo toksycznych związków, to jeszcze zalecałabym jakieś konsultacje u państwa psychoterapeutów. Bo to czasami może po prostu pomóc. Jak się usłyszy, że na przykład tutaj działa to, a tutaj działa tamto, i jeszcze wszystko będzie dobrze. I właśnie z takim przekazem dzisiaj do Was mówię, że nawet jeżeli jesteście teraz w toksycznych związkach albo byliście, to wszystko będzie dobrze jeszcze. Tylko trzeba sobie to wszystko poukładać. Ale się dam całe szczęście i to jest najlepsza informacja tego dnia. Tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia i pa pa.